Witajcie kochani, w wcześniejszym odcinku były Amparcy instancja, a teraz lecimy dalej z tą samą ekipą. To jest jakby kontynuacja tamtej mojej wyprawy. Tym razem mamy Blood for Runs instancję. Też fajna instancja z Hellfire, z pierwszej krainy, tuż po przekroczeniu portalu. A więc lecimy. To już jest oczywiście troszeczkę trudniejsza niż wcześniejsza instancja, ale mam nadzieję, że sobie damy radę. Tym razem w pełni gildiowo, 100% gildiowo, bo naszym healerem jest ekscelencja z naszej gildii. Wcześniej mieliśmy healer jakiegoś z pogu wypożyczonego, więc... Zobaczymy jak to będzie. Bo to już troszeczkę się trzeba bardziej napocić i na... uważać. Koledzy tutaj siedzą na tym, na Discordzie, ja z tego względu, że nagrywam, to nie siedzę, także... Bardzo was przepraszam koledzy, ale proszę o wyrozumiałość. Troszeczkę. Dobra. Nie wiem, czy to ze względu, że ja się ze złego... Co zabieram? Czy te moje crity tak powodują? Może tak przeagrowuję? Tu jakieś zadanko mi się odpaliło. Przy okazji może mi się uda zrobić. Tu już trzeba uważać, żeby zbyt dużo tych ziemali nie na siebie nie zabrać, bo przeżycie może być dość ciężkie. Ta instancja oczywiście jest troszeczkę dłuższa od poprzedniej, ale też jest dość fajnie zrobiona. Jest fajne bossy. I fajny klimacik przede wszystkim. A dobra, żeby zebrać wszystko. A i tutaj są te ninja, czyli rogale. Tu jeszcze chyba gdzieś jeden się trafią czasami. O tak. Aż dwóch. Zapominam, że ja przecież ściągam trutki. Czasami trzeba tutaj wspomóc kolegów. Dobra. Trochę nieekonomicznie te totemy rozkładam, ale zobaczymy. Zaraz. Czy pól będzie tu, czy pól będzie tam? Nie, pól będzie tu, więc nie jest źle. Okay.
się zrobiło zadanka. No to bardzo dobrze w sumie, nie? Będzie i exp, i reputacja przede wszystkim, tak? A właśnie, ja muszę zerzeć te żarcie, oni chwilę poczekają. W sumie jakie mam, to co? Do regeneracji many, chociaż jak na razie nie ma z tym problemu, ale nie wiadomo kiedy będzie ta krytyczna sytuacja, że trzeba będzie tej many. Dorzucić do pieca i zabraknie. Coś zerknąć przez okno. Dobra, i powoli zbliżamy się do pierwszego bossa. To miejsce jest takie dość specyficzne, trzeba uważać, żeby za dużo na siebie nie chwycić. Tu chodzi jeszcze jakiś właśnie patrolowiec. Chodzimy. A muszę tego bandziora prowadzić. Co się dzieje w państwie duńskim? Ta sala jest przekichana. Co pamiętam. Na tej instancji jeszcze nie byłem tutaj, w TBC Classic. Na wcześniejszym byłem. Już, oprócz tego, że tam nagrałem dla was, to nie było mnie tam. No i co, ale przesuwamy się powoli. No dobra, lecimy.
Mało mówię, nie tak? No, to będzie taki nudny odcinek do poglądania, tylko jak gram. Ale po co się przytykam? Przytykam się podczas grania czasami i moja podzielność uwagi spada. I skupiam się na tym, co się dzieje na ekranie. Przecież mi o to chodzi. Jak już oglądacie takiego gronagrywacza. Ciekawe, jak to pewnie wszyscy mówią, youtuberzy, coś, ja tam się do mnie dobra mnie czyni, niczym jestem niszowym, ale może bym się nazwał tak gronagrywacz po polsku, by brzmiało, że nagrywam jak gram. Granie, nagrywanie. No dobrze, to będzie pierwszy boss taki... Coś on tu... A, on będzie wyprawiał tutaj jakieś takie toksyczne rzeczy na ziemi. Toksyczny koleś. Nie mylić z toksycznym graczem. Tutaj się chyba trzeba przemieszczać. A może ja użyję tego totema, bo nie wiem. Mi się wydaje, że on coś tutaj... nam tutaj bije, a Dunder jest po jego stronie. Po domination, czyli zdominował Bandziora i w ten sposób. O, taki. Popijemy. I lecimy dalej. A, nie zauważyłem, że ten. Przepraszam. No tak. Przepraszam bardzo, ale nie chcę włączyć dwóch i nie chcę też, żeby nagrania były. Kan, pojebane techno, przepraszam, nie wolno klnąć. Dobra, tutaj pamiętam, że też jest ciężko, bo te pule są takie większe. Szybko się z tym rozprawiamy. A, tutaj są te grenadierzy, rzucają te. Rzucają pod nogi. Laski z dynamitem chyba, tak? Czy miny? Nie, miny chyba później będą. Te demony. Urloka fajnie gadają. Naszym się podobało. Dobra. Mamy to. Co łazić? Ten większy patrol tutaj nie łazi. Też większe pole do popisu do ucieczki przed minami, to czy granaty, granaty rzucają. Jakieś eksperymenty, nie?
Dobra, kogo bierze pierwszego? Dobra, ten dostał, no to jedziemy. Kurczę, to z kim zagranie? W DPS-ie zapomniałem, jak to fajnie jest. Tam się więcej się ekipy pulnęło. Może być nieciekawie, ale myślę, że jest taki opresji. Idziemy jakoś zwycięsko. Wróciłem z tego, ale dobra, nie wiem, źle. Jakoś to będzie. No dobra, była mała gimnastyka, ale obeszło się bez ofiar. Więc lecimy dalej. To coś tylko zerknąć przez okno, przepraszam was. No i tu ta sala. Tutaj wywołanie tego bossa jest takie dość specyficzne, że trzeba walczyć, że w sumie te paki, które tam wybiegają, pamiętam, były trudniejsze niż sam boss. Trzeba będzie raz uleczyć. Nie uleczyć, tylko zdjąć z niego trutkę. Dobra, co tu się dzieje? Jakieś nieporozumienie. Okej, to może ja dam antifira, co? Nie, w sumie nie trzeba, bo jak będziemy tu daleko, to nic się nie stanie. Dobra.
już chyba walka odbędzie się na tej sali. A może i nie jednak. Jednak się przeliczyłem, dobra. Czekajcie, bo tu na healera poszło. Na pomoc. Czekajcie, podlecimy tutaj kolegę. Dobra, tutaj pijemy do pełna. Bo... Może być manażerna walka, a może i nie. Zaraz zobaczymy. Dobra. Odpalone. Lecimy. Palił ktoś czy nie odpalił? Dobra, odpalam. Dobra, z drugiej strony ekipa wybiegła. O, tu jest pierwszy misio. Dobra, jeszcze dwa paczki, tak, tutaj. I ostatni paczek i czas na bossa. I proszę bardzo. I... Ładne kloty, jakby ktoś potrzebował rękawiczki. No chyba nawet do ekscelencji będą pasować. To dobrze. Filler item, tak. No i dobra, powoli do ostatniego bossa. Będziemy się zbliżać.
No, że tam się właśnie bić. Panowie, lecimy. Ostatni boss wzywa. Reputacja. Znaczy, ekscelencji pomóc. Krótki. Niech ja sobie przypomnę. Aha, to już jest blisko. Faktycznie boss jest tam. Musimy zejść tunelem, tylko pokonać takich parę paków i jesteśmy w domu. Tu są te dość mocne perguardy. I paki też są dość duże, więc trzeba zachować ostrożność. No i dobra, odcinek powoli się, kochani, będzie zbliżał do końca, no bo zabijamy ostatniego bossa i tyle, nie? I kolejna fajna instancja nagrana. Jednak co doświadczona ekipa, pamiętam, że człowiek kiedyś męczył z tą instancją. A to się doświadczenie jest większe wszystkich graczy. Tu będą jakieś wybuchy, z tego co pamiętam. Trzeba będzie tutaj robić chyba odwrót raz w czas, bo ten boss wykonuje jakieś takie AOE. Zobaczymy zaraz. Ale będzie fajnie.
Dobra. Go, panowie, go. Tutaj najpierw zabijamy tych misiów. No dobra. No i co? Bossa też tu czy tam? Nie, bossa chyba na sali. Zrobione. Fajne sprzęciki, trzeba ludzka tylko reznąć. A już reznali, dobra. I git. Ja się kochani z wami żegnam. Kolejna instancja zaliczona, kolejny fajny materiał nagrany. Brzmiany mi się podobał, mam nadzieję, że wam też się spodoba. I co? Póki co trzymajcie się, do zobaczenia. Tymczasem Baram Lasem, hej.